zdrowia, szczególnie genetycznego. 20 parę lat temu, kiedy badania genetyczne wchodziły na rynek, czy ogólnie do medycyny, to była bardzo ciekawa sprawa. No dzisiaj jest jeszcze bardziej ciekawa. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Niedaleko pada jabłko od jabłoni, takie jest powiedzenie, no i faktycznie tak jest. Ludzie żyją tyle, ile mniej więcej, ile ich rodzice, dziadkowie żyli, czyli ci, co mają tendencję, że żyli dłużej, no to i potomkowie będą żyli dłużej, ci, którzy żyli krócej, będą statystycznie żyli krócej. No oczywiście są wyjątki od reguły i wszystko może się zmieniać, no ale tak z grubsza można powiedzieć, że niedaleko pada jabłko jabłoni. Jakiś czas temu zrobiłem filmik o badaniach DNA i w zasadzie o dawcy spermy. To była bardzo ciekawa sprawa, bo pewien facet po prostu produkował spermę, sprzedawał ją za tam 5 czy 10 czy 20 dolarów za naparstek. No i później najróżniejsze lesbijki, najróżniejsze osoby, które nie miały normalnych stosunków płciowych, czy nie chciały stosunków płciowych, kupowały po prostu tą spermę, no i się zapładniały. No tam była jakaś procedura. No i okazało się, że pewne takie dwie kobiety zdecydowały zacząć poszukiwać właściciela tej spermy, no i doszły do tego. Okazało się, że bo one później zrobiły taką grupę i odnalazły tam 75 czy prawie 100 dzieci właśnie z tej spermy od tego jednego człowieka. No i oczywiście w tym liberalnym, maniackim, socjalistycznym, komunistycznym, lewackim umysłach doszli do wniosku, że oni są jedną wielką rodziną, no i zaczęli się spotykać jako rodzina. No totalnie chore. No ale dlaczego o tym wspominam? No wspominam o tym, że jak się wysyła ten patyczek z tą watką, z tym własnym śladem, żeby zbadali DNA, no to tam można napisać, no trzeba wpisać imię, nazwisko, adres i tak dalej, no i tam trzeba się zgodzić, powiedzmy, czy się pozwala na zbadanie tego DNA policji, FBI i rządom, agencjom rządowym, oraz czy chce się dowiedzieć, kto, gdzie jest blisko spokrewniony. No i właśnie też blisko spokrewnienie te ludzie pisali tak, że chcą. No i na tej podstawie właśnie te dwie kobiety, które wzięły ślub, miały dzieci z tej spermy, jedna, później druga, no później oczywiście się rozwiodły. No ale te 75 osób właśnie wyszły z tego, że tam zaznaczali, tak, chcę wiedzieć, kto jest moim krewnym. Cały ten zestaw, no to działa na tej zasadzie, że po prostu mają bazę danych, tam kiedyś mieli 10 tysięcy, później 100 tysięcy, później milion, później miliony, później co większe kompanie też większe, inne kompanie zaczęły się w to wciągać. Także zrobienie całego tego testu DNA, no to na dzień dzisiejszy to nie jest skomplikowane, to idzie to automatycznie, mają maszyny, no nie tak jak było to 20-30 lat temu. No i to kosztuje, taki kit kosztuje 15, 20, 30 dolarów. No i tu nie jest ten problem. Problem czy zagadnienie jest w tej bazie danych. Ta baza danych, no bo zaczyna łączyć dużo ludzi. W Ameryce Elizabeth Warren, to ona dostała pracę jako Indianka, jako rodowita Indianka z Ameryki Północnej. A później, żeby udowodnić, że jest Indianką, udowodnić wszystkim innym, właśnie zrobiła badania test DNA i to wykazało, że ona ma jeden na sześć pokoleń, w sześciu pokoleniach wcześniej możliwe, że mógł tam ktoś być. No wszyscy my mamy jakiś tam Indian w czwartym czy w piątym pokoleniu, no może nie Polacy, no ale w Ameryce. No i każdy ma tam trochę te Murzynów, trochę Arabów, trochę Żydów, trochę Chińczyków i tak dalej, i tak dalej. Są to jakieś tam jedne setne, jedne tysięczne w sumie ta
walka ludów, wędrówka ludów następowała. No i trudno powiedzieć, żeby ktoś miał tam 90% jakiejś tam krwi, czy rasy, czy mieszanki, tak? No i te miliony w tych bazie danych zaczęły być używane do szukania bandziorów. Jest taki, jakie kompania prywatna Family Tree DNA, czyli drzewo genetyczne, rodzinne drzewo genetyczne. No jest to prywatna firma, facet Greenspan, on założył to w 1909 roku, no właśnie 20 lat temu zorientował się, że może na tym zacząć robić pieniądze. No i robił pieniądze, no i z nim się skontaktowało FBI. No i FBI mówi: słuchaj, czy my mamy dwa przypadki, jeden przypadek jest, że ciało tam dziecka gdzieś było znalezione i nigdy się nie odebrał, nie przyznał i tak dalej, a drugie jest gwałciciel z Kalifornii. No i właśnie tego gwałciciela z Kalifornii złapali, nazywali go Golden State Killer, czyli morderca ze Złotego Stanu. No i zrobiła się wielka, no nie tyle awantura, co zamieszanie albo zorientowanie. Ludzie się zorientowali, że tego rodzaju bazy danych wskazują co, gdzie, kto jest pokrewniony. No, sytuacja była taka, że oni, no jeżeli ktoś wysyła, no to jeżeli później tego bandziora sprawdzają i zgadza się to tam w 99%, to jest bardzo dużo, bo to jest tam blisko brat, siostra, wujek, tego rodzaju sytuacje. No rodzina, konkretna rodzina. No i później FBI czy policja bierze, patrzy na te nazwiska, kto to dał, później patrzą, kto wokół nich tam był, no i patrzą na te papiery, gdzie tam były przesłuchania, gdzie tam były jakieś badania, gdzie tam byli podejrzani i tak dalej. No i zaczyna, te kółko się zaczyna zamykać. Także to już jest bardzo konkretnie. W jednym momencie takiego bandziora złapali. On miał kilkoro rodzeństwa, braci i siostry. No i tam trudno było to rozdzielić, no to jego zanim zamknęli, no to poszli taką prowokację, można powiedzieć, albo sfabrykowali, bo przyszli, powiedzieli, że ma wypełnić tam do miasta jakiś tam dokument. No i on powiedział, że on nie ma pieniędzy na znaczek, czy tam nie chciał wysyłać. No to mu powiedzieli: to masz tu kopertę, weź polisz tą kopertę, po prostu zaklej i my weźmiemy tą kopertę i będziemy, damy to do miasta. No i właśnie w tej ślinie, w tym DNA okazało się, że to nie jego bracia zrobili, tylko on konkretnie, a on był podejrzany. I ale to właśnie przeszło przez jakichś tam kuzynów, przeszło przez jakichś pociotków, przez kuzynów, ludzi, którzy chcieli się dowiedzieć, ile mają w sobie krwi takiej, czy z kim są spokrewnieni. Jest taka firma getmatch.com, no ale to ona jest za darmo i w zasadzie ludzie mogą, jak dostaną te swoje dane, z jakiejkolwiek firmy, no to właśnie to jest taka niezarobkowa, no ale jest ciekawa, no bo właśnie koncentruje wszystkich, no znaczy na pewno ma więcej ludzi w tej swojej bazie danych, bo z różnych kompanii teoretycznie ludzie przysyłają te wyniki niż te firmy, które same w sobie robią badania, bo konkurencja się zaczyna, no i to wszystko zaczęło się rozszczepiać i rozrzedzać i nie wiadomo kto gdzie jest. No i teraz jest pytanie dla urzędu państwowego, czy FBI, czy policji, czy ona ma prawo to robić, no, czy ma prawo robić na tą pierwszą firmę, na tą rodzinne drzewo genealogiczne.
no to facet prywatnie to ma, no i FBI w zasadzie mówi, słuchaj, potrzebujemy rozwiązać ich, te dwa badania, i on mówi, jasne, nie ma problemu. No a później FBI przychodzi, mówi, słuchaj, no mamy jeszcze więcej, no i zaczęło się pytanie moralne dla niego, czy pomagać i w jakim celu pomagać i na jakim poziomie, no bo jeżeli powiedzmy morderca, gwałciciel, no to każdy tam powie, no trzeba pomagać policji, żeby złapać. Tylko, że z tej drugiej strony dużo ludzi, szczególnie akademików, profesorów i ludzi prawa mówi, że nie bardzo ludzie się zgadzali na to, żeby być włączeni w jakieś sprawy kryminalne. No oni nie są zamieszani w sprawy kryminalne, no bo tam nie zrobili przestępstwa czy aktu kryminalnego. No tyle tylko, że pokazuje się, że jakaś czarna owca w rodzinie, tajemnica powiedzmy była przez lata, no i teraz zaczyna to wszystko wychodzić. Ten Family Tree DNA, jego syn zaczął pomagać powiedzmy FBI, no i oni też obciążają, no niby mniej niż $1,000, mniej niż $1,000 za taką współpracę biorą. Także 2% ludzi w sumie, którzy wysyła mniej więcej te swoje zestaw czy tę próbówkę, pisze, że nie chce, żeby była dostępna baza danych dla policji. No jak długo to będzie prawda, no prawdopodobnie za jakieś kilka czy kilkanaście lat powiedzmy już nie będzie to, i to jest kwestia moralna, czy chronić jakiegoś kuzyna dalekiego, czy nie chronić, czy później samemu się czuć, że ma się w sobie krew genetyczną mordercy czy gwałciciela. No dużo też powiedzmy Polaków czy Żydów mają, czy Amerykanów, jest dużo klubów tam genealogicznych, no i to jest dosyć popularne. Ludzie starają się znajdywać te swoje informacje. No większość ludzi mówi tak, bandziorów trzeba szukać. No jest to technologia, medycyna i ten postęp jest dosyć duży, także przepraszam. Zdrowia. Także jakie wasze jest zdanie na ten temat? Czy jak ludzie odznaczą tak, chcę wiedzieć, kto w okolicach badał się i ma podobne DNA tak jak ja, i również sprawdzą tak, policja może patrzeć, nie ma żadnego problemu. Zdrowia, subskrybujecie, dziękuję bardzo. Nie subskrybujecie, też dziękuję bardzo serdecznie, zapraszam. Tu jest guziczek, dzwoneczek, zin, o codziennych powiadomieniach, o codziennych filmikach. Polecajcie, wysyłajcie i do następnego.